Wyjdź z tej sali. O. Wejdź wyżej. Wejdź. Chyba tak. Co? Co się stało? Dźwięk taki? Co słyszałeś? Jaki dźwięk kobiety? Halo? Witajcie, drodzy widzowie, na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal TV. Dzisiaj znajdujemy się przed wejściem do opuszczonego szpitala w Mokrzeszowie. Powróciliśmy tu po jakimś czasie z większą ilością sprzętu. Pogoda, Piotrek, burzowa. Idealny klimacik pod nagryweczki, także gdzieś tu burza krąży w okolicy. Może nadejdzie również na ten budynek, jak wiecie, wyładowania atmosferyczne też lubią tutaj jakby tą aktywność też bardziej generować. Na co natrafimy w środku tego budynku? Kto dzisiaj się z nami skontaktuje? Co się z nami skontaktuje? No, to czas pokaże. Wchodzimy do środka. Powiem szczerze, byłem tu wielokrotnie w nocy, też poza jakby nagrywkami. Dzisiaj jest tu najgorzej. Definitywnie. Nie wiesz, czy to uderzenie od burzy, czy z budynku. O Jezu, ten kolega to w ogóle nie będzie. Jest ktoś tutaj? Starajmy się też z tym światłem, nie? Stoimy teraz w całkowitych ciemnościach. Czy mogę kogoś tu usłyszeć? Gdzie jesteś? Są tu jacyś zmarli? Słyszy mnie jakiś pacjent, pacjentka? Odezwij się! Coś słyszałem. Takie, ale co to było? Coś słyszałem. Takie, ale co to było? Tak by pociąg nie przejeżdżał. Ale tu. Mogę cię jeszcze raz usłyszeć? Staniesz obok mnie? Jest ktoś tutaj? Wyjdź z tej sali. O! Pole elektryczne, Piotrek. Było 0-0. Bliżej podejdź! O, coś tu koło mnie przeleciało. Widzisz, rośnie.
Dotknij mojej dłoni. Zero. Podejdź tu jeszcze raz. Nie wiem, czy to błyski, kurwa, pewnie ta. Stoisz tutaj? Wydasz jakiś dźwięk? Mogę cię usłyszeć? Coś tu przed chwilą było i powodowało skoki pola elektrycznego. Nieznana obecność energii. Mam tam wejść? Zero. Nic. Ja wiem, jak skrzypią te drzwi. No dobra. Piotrek, 460, 480, coś tutaj jest, nie wiem co. Zero. Czyli mamy różne punkty. Jest ktoś tutaj? Widzicie? Jest burza, są wyładowania. Coś się dzieje w tym szpitalu. Ciu. Coś słyszałem. Jakby taki pisk. Gdzie jesteś? Patrz. Możesz zapalić to drugie? Bardzo dziwne to wszystko tu. Widzisz, to jest gdzieś jakby... Cholera wie. Co to jest w ogóle za pomieszczenie? Zejście do piwnicy. No tak. To co, schodzimy czy wyżej? Dawaj tu. Kili. Co? Napisane kili. Zgubiły skoki. Coś tu krąży. Podążasz za nami? Świecie, mam sielizację zrobić. Mieć mi po wtedy, nie? Odpowiedzi jakieś w tej klinicy, nie? O, już nie pamiętam. O, ale ten korytarz mógł oczywiście. Tak, tu. Pamiętasz? Musi ten dźwięk, nie? Jest ktoś tutaj? Daj nam znak, że nas słyszysz. Zamknij któryś z drzwi. Jest ktoś tutaj? Czy mogę cię usłyszeć? Bardzo dziwny zapach się unosi. No. Nie? Ale to chyba
kul. No spokojnie, teraz jakiś sesyjkę zrobimy. Ach, to było to pomieszczenie takie dziwne. Zapalałeś światło? No. A? Zobaczmy, czy będą to jakieś odpowiedzi w tej piwnicy. Zobaczymy, czy będą jakieś przebicia na FM. Jak nie, to przerzucimy na FM. No. Trzeba nic podłączać. Dobra. Nie rozumiem. Czy słyszy mnie ktoś? Nie topę. Co? Nie topę. A? Nie tam lata. Jeżeli mnie rozumiesz, powiedz słowo tak. Co tutaj się znajdowało? Dwa razy ten sam. No nie, lekko mu się. Gdzie jesteś? Gdzie mogę cię znaleźć? Xbox pojawiają się głosy mężczyzn i kobiety. Nawiązuje po części do czynności, jakie były wykonywane w tym szpitalu. Mężczyzna odpowiada, że w piwnicach był jego pokój, a może miał na myśli górne piętro. Pada imię Piotrek. Pytanie, czy to imię ducha? Czy znany już wam kamerzysta Piotrek ma attachment? Jest ktoś w tej piwnicy? Proszę cię, mężczyzno, podejdź tu bliżej. Wejdź wyżej? Chyba tak. Wejdź wyżej. Mam iść na górę? Cały czas jakiegoś mężczyzny słucham. Mężczyzno, czy słyszysz mnie jeszcze? Na którym piętrze jesteś?
Gdzie jesteś? O, ale prysznic. No teraz widać, jak już przyświecił. O. Słyszymy jakiegoś mężczyznę. Najprawdopodobniej chce nas pokierować gdzieś na górę. Słyszy nas na pewno, tylko nie potrafimy go odnaleźć. A ty wiesz, że jesteś? Czy na tym piętrze jesteś? Tego radia było? Co? Co się stało? Ten dźwięk taki? Co słyszałeś? Jakby dźwięk kobiety? Z tego było? Nie wiem, był dźwięk. Słyszymy kolejny głos, który pochodzi gdzieś z wnętrza budynku. Po analizie mogę stwierdzić, że dźwięk ten nie dochodzi na pewno z S-boxa. Kobieta po raz drugi dała o sobie znać. Z tego radia było? Co? Co się stało? Ten dźwięk taki? Co słyszałeś? Jakby dźwięk kobiety? Z tego było? Nie wiem, był dźwięk. Właśnie z tego. A, bo... Tak jęk. No, coś takiego, kurczę. Dobra, słuchajcie. Chyba jesteśmy już wyżej. Za jakiś czas słuchać mężczyznę. A teraz, jak Piotr słyszał kobietę, ale nie wiem, czy to z urządzenia, czy... Przemów do nas! Jest coś tam? Rzuć czymś, uderz w coś, pozwól nam Cię usłyszeć. Ale mam wybrany stosunek. I puszczony. Tutaj jesteś mężczyzną? Jeżeli ktoś tu jest, dotknij tego. Któryś z tych dwóch kulek. Pokaż fizycznie, że tu jesteś, tutaj stoisz. Lub niech przyjdzie ktoś. Spójrz. Dwa przedmioty tu postawiłem. Ciężko, na tyle nie jest. Ty, ja ten drugi dotknąłem? Nie. Ty. Ja nie dotknąłem drugiego. Podejdę. Jeżeli, proszę, dotknij któregoś z tych dwóch przedmiotów. Pokaż nam fizycznie, że słyszysz nas z tamtego świata. Proszę.
Mężczyzno! Ciebie głównie tu słyszałem. Wejdź do tego pomieszczenia. Pokieruj się w stronę okna. Ja zostanę tam, jeszcze dam korytarz. Słuchajcie, bardzo duży budynek. Na pewno dominował tutaj mężczyzna. Gdzieś do nas mówił, skądś. Rzeczywiście, jak byliśmy wyżej, był głośniejszy. Ale gdzie dokładnie jest? Czy nas tu już widzi, słyszy? Zrób coś! Na imię Gabrysia? Kim jesteś? Dlaczego tu jesteś? Gdzie stoisz? Tutaj jesteś? Zamkniesz któreś z tych okien? Kobieto! Chcę się dowiedzieć, gdzie jesteś. Chcę porozmawiać. Ja p***le, serio, tam się przebłysło i p***wa tam ktoś stał, nie? Dosłownie. P***wa. Trochę już chodzimy, nie widziałem czegoś takiego. Kto tam stoi? Kogo widziałem przed sobą? Pokaż, że masz siły. Dotknij któryś z tych przedmiotów, które padły na parapecie. Tu albo tu. Dotychczas nie otrzymujemy dalszych wyników na naszych urządzeniach. To frustrujące. Wcześniej widzę postać, która stoi w rogu podczas błysku. Z pewnością byliśmy obserwowani, lecz z jakiegoś powodu duch trzymał bezpieczny dystans. Dobra, widzowie, sytuacja jest taka, że Piotrek tu zostaje na tym piętrze. No, dosyć sporo chodzimy i dotychczas zarejestrowaliśmy tylko i wyłącznie skoki pola elektrycznego, jak i też te odpowiedzi na S-boxie, był to jakiś mężczyzna. Lecz nie potrafimy się ulokować, jest ciężko, błądzimy, tak jakby nie potrafimy znaleźć tego konkretnego miejsca, gdzieś ta energia krąży, ale no ciężko
jakby właśnie gdzieś tu się ulokować. Nie wiem, być może to rozdzielenie coś jakby spotęguje, sprowokuje. Ja będę tutaj piętro niżej, także jakoś tam od siebie się daleko nie oddalamy. Tutaj są te kulki, repot, może coś się zarejestruje. Dobra, to do zaraz. Okej, Piotrek sobie tam został. Halo, halo? Rozdzieliliśmy się. Mogę cię usłyszeć? Jest ktoś tu? Znów w naszej okolicy pojawiają się dziwne głosy i dźwięki. W moim sektorze rejestruję jakby trzy gasnące dźwięki. Natomiast Piotrkowi udaje się złapać głos mężczyzny, mówiący słowo hej, to niezwykłe. Możesz czymś poruszyć? Mogę cię usłyszeć? Ja pierdolę, tu jakieś pojebane dźwięki zacznę słyszeć. Oj, nie, jestem chyba ciekawy samemu. Są jakieś jęki. Hej! Zaczynam się bać.
Jesteś tutaj? O Boże, tu jest strasznie. Halo? Teraz podszedłem, sprawdzałem, czy wszystko działa, ale wszystko działa. Aha. Tak to cisza była. Musisz się ujać wtedy? Nie, nie. Co? Jeszcze jeden sektor. Nie wiem, tam przy wejściu coś dziwnego, jakby słyszałem takie Nie wiem, co to było. Takie... Ale jęki, kurwa, nie wiem, nagrywałem telefonem. Potem tego nie było. Że wykluczyłem, że jakiś wiatr albo coś. Zresztą tam nawet nie było gdzie. Dobra, chodźmy, tam jeszcze ten sektor jest. Zobaczymy. Rzeczywiście, no, chodziliśmy sporo po tej górze. To rozdzielanie dosyć było takie ciekawe, bo tam coś się przy tym wejściu zarejestrowało, mam nadzieję. Znów była druga sesja ze zboksem i znów było słychać mężczyznę i kobietę. Gdzieś skądś te głosy dochodzą. Ale gdzie oni się znajdują właśnie? Ale wróciliśmy! Jesteś w tej kotłowni? O, coś tu jakby... Halo, halo? Po lewej stronie. Ale tu u ciebie, czy tu u mnie? Z kim rozmawiam? Jak masz na imię? Co tutaj robisz? Wyjdź proszę do mnie. No, zalało trochę. Co? Zalało trochę. Trochę tu zalało. A tam co tam jest? Tu? Tam no, teraz na wprost. Nie wiem. Zielone to odpowiedź tak, czerwone to odpowiedź nie. Na moje pytania. Kto tam stoi? Wejdź! Z
Zapal któreś z tych świateł, jeżeli mnie zrozumiałaś. Jakiś głos tam słyszałem. Wiem, że to woda kapie, ale coś się między tym przebiło. Bardzo dziwne. Cały czas ghost tube coś mi tu widzi przede mną. Jakby... Porozmawiajmy! Łóżko. Nic mi to nie mówi. Najchętniej to bym chciał ciebie usłyszeć. Tutaj jesteś? Stwierdziłaś, że tu jesteś, tak? Czy chcesz się stąd wydostać? Tam chyba coś przeleciało. Czy chcesz się stąd wydostać? Zielone tak? Czerwone nie.